trzeciego dokonano oceny aktywności inwestycyjnej gmin. Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego postrzegana jest jako ogół działań podejmowanych przez samorządy mających na celu zwiększenie ich konkurencyjności, a przede wszystkim polepszenie warunków życia jej mieszkańców. Realizacja działań inwestycyjnych w istotny sposób wiąże się z ponoszeniem określonych wydatków, dlatego też do oceny aktywności inwestycyjnej gmin posłużyły wskaźniki określające między innymi udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki majątkowe per capita, wydatki majątkowe na transport i łączność per capita, wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, na oświatę i wychowanie, wydatki na gospodarkę mieszkaniową w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Jednocześnie mając świadomość, że środki unijne stanowią skuteczny instrument polityki regionalnej, a ich wykorzystanie jest dla mieszkańców niejednokrotnie wyrazem sprawności działania i dbania o rozwój lokalny przez dany samorząd, w badaniach uwzględniono również wskaźnik środki unijne per capita. Im wyższa wartość wymienionych wskaźników, tym większa była aktywność inwestycyjna danej jednostki. Chwileczkę, bo na scenę wchodzi pan Mirosław Wędrychowicz. To zdjęcie jeszcze prosimy.